AMD. Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem. Dzień dobry. 4 euro poproszę. Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem, znane również jako AMD, jest główną przyczyną utraty wzroku u osób starszych. Ta choroba oczu uszkadza plamkę, mały obszar światłoczułej tkanki oka, siatkówki. Plamka zawiera miliony komórek, które odpowiadają za ostrość i czystość widzenia centralnego oraz za widzenie obrazu w kolorze. Potrzebujemy ich, by czytać, oglądać telewizję, prowadzić samochód oraz wykonywać inne codzienne czynności. AMD jest chorobą postępującą i może prowadzić z czasem do utraty wzroku, choć u każdego wygląda to inaczej. Niektórzy nie dostrzegają objawów latami, podczas gdy inni doświadczają szybkiej utraty wzroku. Specjaliści mogą wykryć AMD oraz śledzić postęp choroby, wykonując kompleksowe badania wzroku. Specjalne krople rozszerzają źrenice, a zastosowanie specjalistycznego sprzętu okulistycznego pozwala lepiej zobaczyć siatkówkę oka. Może to ujawnić wszelkie zmiany, takie jak nagromadzenie druzów, małych żółtawych złogów, które tworzą się pod plamką i mogą wskazywać na AMD. W początkowej fazie AMD rzadko dochodzi do pogorszenia ostrości wzroku, natomiast niektórzy mogą mieć problem z czytaniem przy słabym oświetleniu oraz z widzeniem małych elementów. W średnio zaawansowanej fazie większość osób nadal nie ma poważnych objawów, choć niektórzy mogą potrzebować powiększenia albo większej ilości światła, by czytać lub widzieć istotne szczegóły. W
późnym stadium większość osób doświadcza pewnej utraty wzroku. Może pojawić się plamka w centralnym polu widzenia, która z czasem powiększa się lub ciemnieje. Proste linie mogą falować, a przedmioty zmieniać swój kształt. Również widzenie kolorów oraz kontrastów może być zaburzone. Występują dwa typy późnego stadium AMD. W postaci suchej AMD obumierają komórki odpowiedzialne za prawidłowe funkcjonowanie plamki. W postaci wysiękowej AMD pod plamką tworzą się nieprawidłowe, słabe naczynia krwionośne, co powoduje obrzęki i uszkodzenia prowadzące do szybkiej i poważnej utraty wzroku. AMD rzadko powoduje całkowitą utratę wzroku, choć postać wysiękowa AMD bez odpowiedniego leczenia może powodować częściową ślepotę. Co można więc zrobić, by zmniejszyć ryzyko zachorowania? Ryzyko wystąpienia AMD wzrasta z wiekiem, szczególnie powyżej 60 roku życia. Osoby z przypadkami zwyrodnienia plamki w rodzinie oraz osoby rasy białej również są bardziej narażone. Nie możesz zmienić swojego pochodzenia oraz wieku, natomiast są rzeczy, które możesz zrobić, aby zapobiec utracie wzroku bądź ją opóźnić. Nie pal lub rzuć palenie tytoniu, zakładaj odpowiednie okulary przeciwsłoneczne, stosuj dietę bogatą w witaminy i minerały odpowiadające za wzrok, ćwicz regularnie i utrzymuj prawidłową masę ciała. Pozostawaj pod opieką lekarza, kontroluj ciśnienie krwi i inne czynniki sercowo-naczyniowe. Wykonuj regularne badania oczu, szczególnie jeśli zauważasz jakieś zmiany w swoim widzeniu. Im wcześniej wykryje się AMD i inne choroby oczu, tym więcej metod leczenia jest dostępnych. Choć aktualnie nie ma żadnych metod leczenia wczesnego AMD, zdrowy tryb życia pomoże Ci utrzymać dobry wzrok na dłużej. Harets 2, suplementy będące połączeniem wysokich dawek witamin, pomagają spowolnić utratę wzroku i średnio zaawansowane AMD. Na postać wysiękową AMD dostępne są zabiegi, które spowalniają postęp choroby, a nawet w pewnym stopniu przywracają wzrok. Po znieczuleniu oka wstrzyknięty zostaje lek anty-VEGF, który blokuje wzrost nowych, patologicznych i kruchych naczyń krwionośnych. Te zastrzyki mogą na początku przerażać, ale ważne jest ich stosowanie. Bez regularnego leczenia wszelka poprawa może się cofnąć, a w przyszłości utrata wzroku może być trudniejsza w leczeniu. Naukowcy robią postępy w rozumieniu genetyki AMD i rozwoju choroby. Odkrywają obiecujące sposoby na zatrzymanie lub spowolnienie zwyrodnienia oraz regenerację uszkodzonych komórek siatkówki. Jeśli cierpisz na utratę wzroku z powodu zwyrodnienia, omów sposoby rehabilitacji ze swoim lekarzem. Radzenie sobie z utratą wzroku może być bardzo trudne, ale dostępnych jest wiele form pomocy i większość osób adaptuje się do swojego widzenia peryferyjnego. Specjalista może zalecić zmiany w Twoim środowisku pracy i życia, a urządzenia dla słabowidzących mogą usprawnić Twoje funkcjonowanie. Rodzina, przyjaciele oraz terapeuta pomogą Ci myśleć pozytywnie, a grupy wsparcia połączą Cię z osobami zmagającymi się z podobnymi doświadczeniami. Zespół specjalistów medycznych oraz rodzina i przyjaciele pomogą Ci w pełni wykorzystać Twój aktualny stan wzroku.